I nareszcie się pozbyłem jakiegoś itemu z ekwipunku. To jest też miłą sprawą. I domyślam się w takim razie, że te bile służą właśnie do grania w te rzucanie piłeczkami, żeby rozwalić te zęby. Domysł. Tyrym. Też miałem na płycie tą grę, raczej mój brat miał. Tylko że wtedy mi się udało przejść tylko samouczek chyba. Albo nawet nie udało mi się go przejść. Zagrajmy. Czy istnieje możliwość ominięcia gry? Może po prostu kupię tę lalkę? To byłoby nie fair. Jakich dzieciaków? Nie wydziwiaj. Chcesz zagrać? Tak. To jest normalne rzucanie chyba. Chyba, że rzuci faktycznie tą. Powinna trafić. Byłeś blisko. Bliziuteńko. Dupa. I stracony hajs. Dlaczego nie wpada? No ale na pewno mogę użyć bili. Do czego innego mogą być dwie bile? Najwyraźniej wiesz więcej ode mnie, bo ja tego nie łapię. Jest żółta, ale co to ma do rzeczy? Ale wychodzi na to samo. Czy istnieje możliwość ominięcia gry? To byłoby... Jakich... Nie wydziwia. Chcesz zagrać? RIP. Może nie teraz, ale wkrótce. Może nie jutro, ale wkrótce. Dziwak. Nie mam nic do farbowania, nie? Jezu. Czemu mam coraz więcej tych itemów? Proszę bardzo. Super ekstra! Wiedziałem, że pan coś wyskrobie. O, dziękuję. Moje zęby! Wypadły mi zęby! Mamuniu! To tylko parę małych ząbków, nie marudź. Powiem mamie! Ale mi się dostanie. Ale dostał bile. Przynajmniej się nauczy, że z obcymi się nie rozmawia. Mogę tam wrócić w takim razie? Nie wiem, czy coś jeszcze było potrzebne. Licząc ząbków. Co to jest? A. Mogę dostać lalkę wodu? A masz ząbki? Mam! Prosto od dzieciaka. No tak, trochę inny tekst. Lalki nie mam. Nie mogę zrobić lalki voodoo bez lalki. To chyba jasne. Wtedy nie byłaby to lalka voodoo, tylko voodoo. Co? No właśnie. Stałbyś i wciskał igłę w powietrze. Ludzie pomyśleliby, że się zwariował. Mhm,
Masz rację. A nie moglibyście zrobić mi tej lalki w imię starej przyjaźni? Tylko jeśli chcesz swoją własną lalkę. Muszę wiedzieć, czyja to lalka. To podstawa. No, podstawa. A nie możesz mi zrobić zwykłej... Rozumiem, o co chodzi. To nie sklep z zabawkami. Już tego nie robimy. Przynajmniej nie od czasu skandalu Maxa z dragami. Co? Nie robimy lalek. Wróć jak ją zdobędziesz. A to super, to super. Nie wiem po co mi guma, nie wiem, może z Willą mogę połączyć. Ale lalki się zdobywało właśnie z tej gierki. Ale zajebiście zniszczone ząby. Coś z tobą nie tak? Nie wiem. Jak ciebie to ma działać? Cholera mi guma. Ja bym miał lalkę rabarba żenicy. Chyba faktycznie, że ta minigierka coś daje. A! Okulary są do wygrania. Dobra, to zapiszmy. W takim razie. Bo ostatnio niestety musiałem restować grę. Było tam napisane ile punktów? Czy cokolwiek? Czy nie? A oksy mi się przydadzą. Tylko jeszcze perukę będę musiał przemalować. I będę miał chyba wszystko. Na czarno. Perukę. What? Co to są lenonki? Sens. Choć nie słyszałem tej nazwy nigdy. Ostatnio po tym etapie mi się zbugowała gra. Musiałem resetować. Teraz jestem dalej. I coraz bardziej strzelają. To pytanie, czy właśnie to jest aż do przegranej, czy jak zdobędę jakąś ilość punktów, to wyłączy się gra i dostanę nagrodę. Zaraz mogę o tym przekonać. Oh no! My zaraz zabiję. Umarłem przez to, że przeczytałem co napisałeś. No niby jo. I będzie. Dostałem oksy! No mówię, ostatnio mi tutaj grę zbugowało. I się już dalej nie pojawiały. Dobra, ale co tutaj mam zrobić, żeby dostać tam lalkę Konana? Czy... Jak on miał? Rabarbarzyńcy.
Ale co? Nie wywaliło OBS, znaczy nie wywaliło Steama, tylko wywaliło mi prąd. Otwartą, buzię. Nie wydzi. Chcesz zagrać? Tak. O, teraz nagle zadziało. Ta powinna trafić. Byłeś blisko. Bliziuteńko. O, faktycznie. Jak ty to? Jak co? Nie wiem, co miało być, ale okej. Okay. Co z piłkami? Przeleciały prosto przez dziurę. Gratuluję. Coś wygrałem? Tak. Wygrałeś. Jej! No, wygrał. Dawać mi lalkę. Cholerną nagrodę. No to może... O, już wiem, chcę lalkę kumama rabarbarzyńcy. Mhm. Masz. Cześć, Netisek. Tylko trzymaj ją z dala od płomieni. Dzięki. I nie żuj plastyku. Ta farba jest gorsza niż kwas solny. Postaram się. Nie cierpię czarodziejów. A ja żadnych dziejów. Chłe, chłe. Jej! Zajebista lalka, dobra. No toś to Szymek Czarodziej, widać po tytule live'a. Mówię, mam nadzieję, że tym razem już nie wywali kompa. Chyba, że nie planuję długo grać, może z półtorej godziny. Tylko znowu będę musiał pograć sobie w statki. I będę musiał... Znowu wrzucić piłkę, choć teraz już chyba wiem, na jakiej zasadzie to rzucanie piłką działa. Coś w ten deseń. Hejo, Marcelu. Nie wywaliło mi prądu przez ten czas, przez te 40 minut, więc... Spoko. A z drugiej strony nie spoko, bo... Cześć. A z drugiej strony nie spoko, bo... Mogłem mieć te 40 minut już live odpalone. Czy istnieje? Nie wydzi. Chcesz zagrać? Na szczęście zapis live'a z Twitcha działa. Na przykład ten 48 godzinny, nie 400. Idź na inny stream i chciał działać mi zapis. Z tym, że zajmuje 7 giga zamiast 60, więc będzie gorsza jakość. A przynajmniej kamerki, bo w grze nie będzie mega się różnić. Nie, że w ogóle nie będzie, ale nie będzie aż tak mocno. Więc dobrze, że mam chyba 6000 bitrate'u. Bo dzięki temu będzie ten... Bardzo dobra jakość w miarę nagrania. Nie tak zajebista jak normalne nagranie, ale nadal zajebista. Dobra. Welcome back, Pikach! Jak ty to? Jak co? Znaczy, dźwiękiem wszystko też jest okej. Okay. Cześć, Rofle! Przeleciały prosto przez dziurę. Gratuluję. Coś wygrałem? Roflowi i Pikaszy. Pikachy. Wygrałeś. No, wygrał. A co dostanę? Cholerną nagrodę. No to może... O, już wiem, chcę lalkę kumama rabarbarzyńcy. Chcę. Masz, tylko trzymaj ją z dala od płomieni. Dzięki. I nie żuj plastyku. Ta farba jest gorsza niż kwas solny. Komu? Coś się stało? Postaram się. Nie cierpię czarodziejów. A ja żadnych... Dlaczego? Coś to było jedno słowo. To nie było uważaj, napisane caps lockiem z wykrzyknikiem. To było imię. No bo Diry powiedział, że mam tak napisać. Napisz do XYZ, zamiast napisz do Rofle. No to napisałem XYZ. Później dokończyłem wiadomości, bo nie odpisywałeś mi. Bo czytałaś coś. Oto ząbki i laleczka. Piękne mleczaki. Co sądzisz, Max? Co, nie zjadł? No, piękne. Załatwiłem wam takie piękne ząbki po to, żebyście mieli co przekąsić,
A myślałeś, że robię to z dobroci serca? Ale wy zjadacie zęby! Mają dużo wapnia. Chcesz tę lalę, czy nie? Po tym wszystkim, co przeszedłem, pewnie, że chcę. Izy, wizy, do roboty. Zamień lalę w wodopsoty. Izy, wizy, do roboty. Proszę. Działa? Szmoty, kloty, to jakaś starożytna sztuka wudu? Imponujące, co? Nie tego słowa bym użył. Po prostu zazdrościsz i nie wyczuwasz niuansów. No, właśnie. Nie wiem. Rofla. Mam uwierzyć na słowo, że działa? Spytaj się twórców gry. Oczywiście, że działa. Patrz. Widziałeś? Raczej słyszałem. Biedny. Miłej zabawy. Co on mu nogi połamał? Mogę z wami jeszcze pogadać? Wiedząc tyle o wudu, co ja o wiatrze. To też coś, co podnosi zdechlaki do pionu. Dobra. Mam chyba wszystko już tutaj zebrane. Spoko. Tu już mam chyba wszystko, co się dało. Okradłem ich z wszystkich zabawek. No, oprócz samej terapii, na którą będą musieli pójść. Więc idziemy do Rabarbarzyńcy. O tego, o, na środku. Przekazuję ci, trochę zimniej jest w pokoju nareszcie. Wiem, widziałem. Marcel. Wiatrak cały czas chodził. U mnie. Więc jest trochę milej. Przynajmniej tyle. Ale mówię, nie walił już ani razu prądu. Więc mogłem już 40 minut strójka mieć więcej. A tym bardziej, że mówię, pogram tutaj może z półtorej godziny. Zeszły zapis miał 3 godziny. Więc tak gram już dosyć sporawo. A propos tych pleców, masz jakiś pomysł? Jeśli wkrótce czegoś nie wymyślisz, czeka cię wielki ból. Dzięki, bardzo mi pomogłeś. A, ja mam zanieść do tych, jo? Żeby oni pobijali igiełki. Ja myślałem, że mam go zanieść tam. Też jak właśnie zastanawiam, że nie mogę użyć na jego tego. Że oni mają pobijać w niego igły. Myślałem, że mam jakoś go przenieść za pomocą tej lalki. Tam. No musiał. Pomyśl o takim spotkaniu. Ciekawym. Nie. Nie chciałbym. Nie mam chyba żadnej osoby, z którą bym chciał się spotkać jakoś specjalnie. W sensie, nie mam żadnej osoby, której jestem fanem. Sprecyzuję wypowiedź. Wolałbym nie... Pikachu. Musicie przeprowadzić zabieg na tym. Twoja lalka ma problemik? Wiedzcie, że to fetysz wudu największego bohatera na świecie. Franza Maurera? Nie. Króla Artura? O, Artur! Nie króla Artura. Teraz, gdy się jej lepiej przyjrzałem, widzę, że to Herkules. To kumam Rabarbarzyńca. Sami mi ją daliście. Nie wygląda. Nie ma specjalnego przycisku na plecach, dzięki któremu zadaje cios karate, ale jako wyobrażenie postaci wystarczy. Poza tym sami zrobiliście z niej lalkę wudu, pamiętacie? No tak. Co z nią nie tak? Uskarża się na ból pleców. Pleców? 10 srebrników. Zdziercy. Możesz iść do innych specjalistów. Nie ma innych. Nie ma innych. O! Nie targuj się. Nie cierpię targów. Ale
dobra 10 srebrników, ale niech on się już zamknie. Lepiej, żeby mu wyszło. Spoko. Max zajmuje się plecami nie od dziś. Dokładnie od wczorajszego poranka. Nie wiem, jak długo zniosę tę przeboleść pleców. Au! To zróbmy to. O, wyszło. Moje plecy uleczone. O, znów jestem cały i zdrowy. Teraz sobie poskaczę po słabe uszu. Ja. Zaraz. Zostałem zaproszony do ratowania świata. Świat albo zemsta. W końcu jestem rabarbarzyńcą honoru. Najpierw ocalę świat, potem po nim poskaczę. Tak będzie najlepiej. Jej! No przecież on go tylko kujnął. Jak Max kujnie, to wystarczy. No, wystarczy. Mogę odzyskać lalkę? A teraz zabieraj swoją lalę i spadaj. Dziękuję. Skąd mam wiedzieć, że rzeczywiście go wyleczył? Wyleczył. Zaufaj mi. Lepiej pójdę sprawdzić, a jeśli nie wyleczył... To co nam zrobisz? No co? Napiszę skargę w bardzo ostrym tonie do dyrekcji Wesołego Miasteczka. Oki. Ale laleczkę mam za to. Do tego miejsca już na razie chyba nie będę musiał wracać. Chyba, że z nimi pogadać o czymś później. Chyba akurat nam potrzebować demonów. To teraz co? Do królewny? Tylko nie wiem, czy na perukę przyjdzie, bo tamten miał czarne afro. Tamten... Janek. Dziony. Nie wiem, czy zaliczy z białym afrem. Bo tak, okulary mam, szatę mam. Bluzkę jakąś tam mam, pewnie też do tego. Nie patrzyłem, czy miał jakąś bluzkę, czy nie. Ale może jo. To chyba perukę tylko przefarbować. Chyba, że wrzucić do... ten, pralki. Z bluzką. I spowoduje to, że przefarbuje się na czarno. Nie wiem, jak działa farbowanie w pralce, ale... uznajmy, że tak jest. Ale jednego już mam, jeszcze trzech. Z czego jedna nie wiem, gdzie jest. O! Chyba zgadłem! Zgadłem? Jestem pogiem totalnym? Jestem. Zafarbowałem sobie peruczkę. Super. Oh yeah! No to chyba mam wszystko. Można iść do pani królewny. Tylko musi się zrobić noc. I to bez żadnych podpowiedzi na takie coś wpadłem. Wystarczyło tylko 40 minut przerwy. Nie żebym myślał w tamtym momencie o Szymku. Co najwyżej myślałem, żeby na pewno nagranie z Twitcha działało. Mówię, raz mi nie działało, jak pobrałem zapis Twitcha. A teraz działało. Obszar, że zajmuje 9 razy mniej miejsca. Ale na szczęście to jest gra mająca 20 lat, przez co... i tak jest pikseloza w niej, więc to tam dużej różnicy nie zrobi. Graficznej. A na takie okazje przydałoby mi się mieć jakiś ten... jakieś zabezpieczenie na wypadek braku prądu. Albo mieć odpalonego na laptopie. Streama. Czyli kupić laptopa. O czym już kiedyś myślałem. Żeby sobie odciążyć kompa przy tych bardziej wymagających grach. Ale no z drugiej strony nie chcę wydawać hajsu.
Raczej nie tyle co nie chcę, co raczej zbytnio nie mogę wydawać hajsu. Bo chętnie to bym sobie kupił nowy komp. Żebym miał do Starfielda czy Fable nowego. Niestety mój komp jest już trochę przestarzały po tych 4 latach. Niedługo będą 4 lata od kiedy go mam. Pomyślę, że to była wtedy jedna z mocniejszych kart graficznych. Chyba top 5. Albo 6. No to prawie jedna z najlepszych. Od Intela były tylko... Intela, no, no dobrze mówię Intela chyba. Od Nvidii, Boże, od jakiego Intela. Były 3 lepsze karty. Bo ja mam 2070S. Sorry, 4. Bo ja mam 2070S, mocniejsza jest 2080. Sorry, 2070 Ti, 2080, 2080S i 2080 Ti. Nie wiem jak tam od... Jak się nazywa ta druga firma? Z kartami graficznymi? I procesorami? A no widzisz. To masz dużo, dużo, dużo lepszą kartę niż ja. Nawet będzie można odpalić porównanie naszych kart. AMD, no właśnie. Ja AMD nie używam, bo się na tym nie znam. Ale z tego co wiem, AMD jest zajebisty jak masz stricte do gier. A u mnie jak ja mam rendering filmów, czy właśnie OBS odpalonego, to jeszcze inna sprawa. To podobno lepszy Intel jest. Mówię w przypadku procka, nie karty graficznej. No, nie ma kart graficznych od Intela. Wait, gdzie ja idę? A nie, dobrze idę. Pomyliły mi się miejsca. Odwiedźmy śpiącą księżniczkę. Czaję. No ja planowałem 4090 najpewniej kupić, albo 80 Ti w tym roku. Dokładnie co za parę miesięcy. Gdybym nadal pracował. Znaczy nawet teraz by było mnie stać, ale... No muszę mieć odłożony hajs na opłatę za prąd. I właściwie głównie na to. Coś jeszcze mi brakuje? W moim fikuśnym wyglądzie? No wyglądamy praktycznie identycznie. Jasio. Co? Jasio. Chodź do mnie, Jasiu. To naprawdę ty. No. Jasiu. O, Jasiu. Jestem twoją największą wielbicielką. Co? O. Nie powiedziałeś, wasza wysokość. Jesteś niegrzeczny i zbuntowany. Taki sam jak na plakatach i w tekstach piosenek. No. O, taki arogancki, taki spoko. Ale nie mogę z tobą być. Moja matka zorganizowała turniej o moją rękę. Nie mogę się jej sprzeciwić. Rip. Serio? Jedyne, co mogę ci ofiarować, to słodki pocałunek. Starszy. Jedną cudowną chwilę, którą zapamiętamy na zawsze. Chodź. Żabo, chodź do mnie. Na serce marzę o twych delikatnych ustach. Zaraz pocałujesz. Chyba się jej nie spodobało. Hej! Stój! Że z kuszą na nas idzie. Skąd ona ma kuszę? Co zrobiłeś, królewnie? Nic, zejdź mi z drogi, zanim każę mnie ściąć. Ja pierdolę. Biedny! A królowa nie ma cela. Uff, mało bra...
Młodzieńcze, co się u diabła stało? O. Zajdź ze mnie. Strasznie przepraszam. Prosto w oko chyba dostał nawet. Nie wiem, jak się na tobie znalazłem. Czy my się znamy? Tak, jestem Szymek Czarodziej. Ukłułem się za trutą igłą, a ty mnie uradowałeś. A tak, oczywiście. To ostatnia rzecz, jaką pamiętam. Przypadkowo zmieniłeś się w żabę. To dlatego czuję się, jakby ktoś mnie rozdeptał. A, lepiej, żebyś nie wiedział zbyt wiele. Mam coś dla ciebie. Co to? Uuu, wyprawa. Ekscytujące. To od mojego starego przyjaciela Kalipso. Wyruszam natychmiast. Jej! To na razie. Pa, pa. Jej? Nie mówcie, że gra się będzie ciągle bugować. Powiedzcie, że to jest... O, loading. No właśnie, nie wiem, gdzie jest Melissa. Ten wiem, gdzie jest. Wiem nawet, jak go w teorii zdobyć. Muszę zdobyć broń. Chyba, że uznają... Chyba, że jest dzień czy noc? Chyba noc. Uznają to za broń.